Niedawno złomnik pokazywał taką dojechaną beczkę Mercedesa. To proszę bardzo, ja też dzisiaj spotkałem dojechanego takiego, nie jakiś świecący się, błyszczący, tylko taki, gdzie jest i rdza, i gdzie jest brud. I ogólnie jest zaniedbały, zasyfiały i w ogóle wrost bardziej niż, on pewnie nie jeździ nawet, no o, jaki piękny, czysty na tej masce. Piękny. Pokażemy go z przodu jeszcze. No co powiecie o beczkach, lubicie to? Lubicie Mercedesy? Ja to w ogóle nawet nigdy chyba nie siedziałem nawet w czymś takim. Pięknie, pięknie po prostu on rdzewieje. No i tak wyglądały samochody w latach 90. O, o tym złomnik nagrywał, że nie wiedział, czy ten przycisk jest tutaj od awaryjnych. Jednak jest fabrycznie, ale tutaj jak widać wszystko plastikowe jest, nie tak jak on pokazywał, że tam ktoś drewno dorobił, nie? Kierownica chyba taka sama, co i w późniejszych modelach Mercedesów. Zajebisty. O, takie samochody to ja pamiętam z lat 90. Takie brudne, zaniedbałe, zerdzewiałe. A nie jak dzisiaj jedzie wypolerowany Mercedes na żółtych blachach. To nie to. To ja takich nie lubię. Myślę, że złomnik akurat tak samo, dlatego szukał takiego dobitego. No i ja też znalazłem. No i oczywiście chciałbym się przejechać, jakby ktoś kiedyś udostępnił, ale takiego właśnie zgnilaka, zerdzewiałaka, to chętnie bym tutaj film jakiś taki nagrał o nim. Dajcie znać, jeśli macie takiego Merola.